Kierowca spłonął w samochodzie. W Kędzierzynie trwa spór o nazwę ronda. Maturzyści mają już za sobą część egzaminów. Tragiczny wypadek pod Kluczborkiem. 42-letni kierowca Toyoty spłonął we własnym samochodzie. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Do wypadku doszło między Kluczborkiem a Kujakowicami Dolnymi. Hybrydowa Toyota uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. Zwłoki mężczyzny były tak zwęglone, że policja miała problem z ustaleniem tożsamości ofiary. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia teraz prokuratura. Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek na ulicy Oleskiej w Opolu. Na chodniku zasłabł mężczyzna. W tym czasie wszystkie karetki były w terenie, więc wezwano śmigłowiec LPR-u. Maszyna wylądowała na Oleskiej, ale nie mogła wystartować z powrotem, bo miała awarię. Pacjent pojechał ostatecznie do szpitala wozem strażackim, a helikopter wrócił do bazy dopiero po 6 godzinach po usunięciu awarii. Kluczbork dostał ponad 9 milionów złotych na dokończenie budowy obwodnicy miasta. Ostatni etap inwestycji ma ruszyć jeszcze w tym roku, a nową drogą kierowcy pojadą w 2020 roku. Budowa obwodnicy Kluczborka ruszyła 10 lat temu. Ostatni niespełna 1,5-kilometrowy etap kosztować będzie ponad 18 milionów złotych. Mniej więcej połowę z tej kwoty dopłaci Unia Europejska. Do tej pory wykonaliśmy 8 km tej obwodnicy z 4 rondami, natomiast tutaj koszty są dużo większe. Gmina realizuje inwestycje na własną rękę, co przy tak dużych zadaniach jest rzadkością. W Kędzierzynie-Koźlu trwa spór o nazwę ronda Konstantego Chmielewskiego. Według IPN-u patrona trzeba zmienić, bo był on działaczem PZPR. Na to nie zgadzają się jednak władze miasta. Konstanty Chmielewski był wieloletnim prezesem zakładów azotowych. W czasie jego urzędowania za sprawą azotów w mieście powstał m.in. Dom Kultury, pływalnia i stadion. Rada Miasta uhonorowała Chmielewskiego, nazywając jego imieniem rondo. Historycy z IPN-u wskazali jednak, że były prezes był członkiem PZPR-u, więc wojewoda opolski polecił zmienić patrona. Na to miejscy radni nie chcą się jednak zgodzić. Gorzowska Elza nie będzie zburzona. Po protestach mieszkańców i interwencji władz miasta IPN ponownie przyjrzał się pomnikowi. Uznał, że wystarczy wymienić tablicę z opisem. Mamy po prostu zrobić nową tablicę, poprawić ten pomnik i myślę, że to dzieło może pozostać. Język polski, matematyka, angielski, biologia i WOS nie będą się już śniły maturzystom po nocach. Pisemną część egzaminów z tych przedmiotów mają już za sobą, ale matura potrwa do 23 maja. Matury pisze w tym roku ponad 6000 abiturientów opolskich szkół średnich. Polski i angielski nie zaskoczył specjalnie uczniów poziomem trudności, a matematyka, cóż, okazuje się, że boi jej się coraz mniej osób. Sprawdzianik jak z każdej inny, tylko że trochę dłuższy. Uczniów czekają jeszcze testy m.in. z chemii, historii i języków obcych innych niż angielski. Opolskie miasta szykują na mundial strefy kibica. W Krapkowicach powstanie ona przy hali sportowej w Otmancie, a w Opolu mecze będzie można zobaczyć w Okrąglaku. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji startują 14 czerwca. Na zakończenie chcieliśmy Państwu pokazać kierowcę, który w Krapkowicach wjechał na rondo pod prąd. Policjanci sprawdzili, co rozkojarzyło mężczyznę. Okazało się, że miał ponad 2,5 promila. To wszystko na dziś. Do widzenia.